Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na inauguracji kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Wita Państwa Czesław Hoc i tutaj moja drużyna, część mojej drużyny, którą będziemy prezentować mój program wyborczy. Proszę Państwa, 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego zadecydujemy, w jakiej Europie będziemy budować przyszłość Polski, naszej ojczyzny i przyszłość narodów europejskich. Drużyna Prawa i Sprawiedliwości będzie walczyć o Europę wartości, o Europę sprawiedliwą, solidarną, bezpieczną i innowacyjną. Europa i Polska potrzebują siebie nawzajem. Jesteśmy i będziemy w Unii Europejskiej. Byliśmy w niej od zarania naszej państwowości. Ale musimy w tej Unii być silni, dumni i zawsze kierować się naszą patriotyczną dewizą narodową – Bóg, honor i ojczyzna oraz rodzina. Zgodnie z powszechną znaną tezą polityczną myśl globalnie, działaj lokalnie, w skrócie przedstawię swój program, który Państwo macie prawo i obowiązek mnie kontrolować, rozliczać, a potem sprawdzać. Okręg 13 to obszar pięknej, urokliwej ziemi zachodniopomorskiej i ziemi lubuskiej. To ziemie cudowne z natury i warte zachodu. Proszę Państwa, oto mój krótki program w skrócie. Swoista piątka Czesława. Zacznijmy od Kołobrzegu. Od naszej małej, urokliwej, ważnej i ukochanej ojczyzny, małej ojczyzny. Kołobrzeg ma być europejskim, światowym centrum turystycznym, otwartym na świat, przyjaznym, bogatym. Będą w tym pomagać mu unijne środki. I ta swoista piątka Czesława. A więc niebieska gospodarka. A więc szeroko rozumiana gospodarka morska, przemysł stoczniowy, gospodarka żegluga śródlądowa, żegluga promowa, rybołówstwo bałtyckie, łodziowe przybrzeżne rybołówstwo, użeglowienie rzeki Odry, ale tu chciałbym podkreślić jedno albo nawet dwie kwestie ważne. PŻB, Polska Żegluga Bałtycka, na zawsze z siedzibą w Kołobrzegu. Jeszcze raz podkreślam, Polska Żegluga Bałtycka, na zawsze z siedzibą w Kołobrzegu. Tak samo jak PŻM, czyli Polska Żegluga Morska, bardzo ważne przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Szczecinie. Drugi punkt, ochrona zdrowia. Tu bardzo wielki skrót, a więc standardy europejskie w ochronie zdrowia. Przede wszystkim chodzi mi o programy lekowe, leki innowacyjne, a przede wszystkim w kwestii leczenia nowoczesnego, też innowacyjnego, leczenia onkologicznego, jak również pewnych chorób cywilizacyjnych, chociażby cukrzycy. Następny, trzeci punkt, rolnictwo. Rolnictwo, wspólna polityka rolna w Europie, ale również kwestia naszej dewizy też narodowej, tyle ojczyzny, ile ziemi. Proszę Państwa, zablokowaliśmy na stałe skandaliczny wykup ziemi przez tak zwane słupy i fikcyjne firmy. Oddajemy polską ziemię polskiemu rolnikowi. Również musimy walczyć i będziemy walczyli o sprawiedliwe i proporcjonalne dopłaty bezpośrednie w rolnictwie. Wiecie Państwo, że polski rolnik jest również pokrzywdzony. Polskie rolnictwo, które ma być nowoczesne, ale przede wszystkim ma utrzymać swój ekologiczny, prozdrowotny i rodzinny charakter. Czwarte, ekologia i ochrona środowiska. Jak powiedziałem, musimy utrzymać nasze walory krajobrazowe i środowiskowe. Nie dopuścimy do dewastacji walorów krajobrazowych i urokliwych cech naszego mikroklimatu, chociażby Pomorza Zachodniego. Musimy pamiętać też również, że ziemie zachodniopomorskie to przecież między innymi Szwajcaria Połczyńska, to Puszcza Bukowa, to Słoneczne Plaże, to Latarnie Morskie i Żubry Zachodniopomorskie. Państwo wiecie, że nadleśnictwo Mirosławiec w powiecie wałeckim mamy 30 żubrów i tym się też szczycimy, nawet powiedziałbym, nie tylko na kraj, ale też na Europę. Ziemia znowu lubuska, no to kraina, tak zwana kraina 500 jezior, urokliwa zieleń,
Królestwo Ptaków, emocje na żużlu, ale przede wszystkim też Łuk Murzakowa. Łuk Murzakowa, czyli Geopark Murzakowski. Mogę tylko powiedzieć tyle, że to jest największa na świecie morena czołowa widoczna z kosmosu. A więc o te właściwości, o te walory krajobrazowe i powiedziałbym środowiskowe należy dbać i je chronić. I piąta, oczywiście infrastruktura drogowa. Państwo wiecie, budujemy cały czas A2, autostradę A2 to jest od Słubic do Białorusi aż, a więc przecinamy wszerz Polskę. Oczywiście autostrada A6, która jest przedłużeniem dawnej autostrady 11 berlińskiej. To też łączymy Szczecin z Berlinem i też dalej do Królewca. I proszę Państwa, to jest autostrada, tak zwana będzie autostrada Słońca, Jezior i Lasów. Drogi S3, S6, S10 są w budowie. Mogę tylko powiedzieć, że S6 to jest największy plac budowy obecnie w Polsce. Rozwijamy, pięknieje, nasze autostrady pięknieją i rzeczywiście stają się bezpieczne i bardzo nowoczesne. Oczywiście drogi krajowe, to już mówiłem, S11, 12, ale też na części lubuskiej, 27, 26, 95, 31, droga krajowa, także to też część naszej działalności. Także proszę Państwa, przedstawiłem tą piątkę, swoistą piątkę Czesława, powtórzę jeszcze raz, niebieska gospodarka, ochrona zdrowia, ochrona środowiska i ochrona ekologia, jednocześnie rolnictwo oraz infrastruktura drogowa. Ale oczywiście walczymy dalej, walczymy przede wszystkim o podmiotowość Polski w Europie, o wartości w Europie. Mówimy, że Europa musi być Europą wartości. My wprowadzamy te wartości, my wprowadzamy Europę ojczyzn, Europę państw narodowych. Chcemy, żeby ta polskość wybrzmiała w Europie. Przede wszystkim wiemy, że polskość dla nas to jest świętość. Wierzymy, że wartości te będą emanować na kultury państw europejskich i nawet świata. Natomiast cały czas walczymy o te fundamenty, na których była zbudowana Europa, a więc na fundamenty kultury chrześcijańskiej. Co będziemy jeszcze walczyli i co będziemy kontynuowali walkę? No wymiar, reforma wymiaru sprawiedliwości. Nie odpuścimy reformie wymiaru sprawiedliwości. To od tego oczekiwali od nas Polacy, tego oczekiwał od nas naród. Między innymi z tego powodu też wygraliśmy w demokratycznych wyborach. Bardzo ważna dla nas jest też polityka imigracyjna. Na pewno nie będzie zgody na przymusową relokację uchodźców. Ta polityka przyniosła już fiasko, byliśmy od początku temu przeciwni, okazało się, że mamy rację. Oraz wolność w internecie. Jesteśmy brak zgody na tak zwane akta 2, czy to artykuł 11, czy artykuł 13 o jednolitym rynku cyfrowym w Europie, ale praktycznie jest to nasze kategoryczne brak zgody na tego rodzaju rozwiązania, które byłyby krępowały wolność w internecie. Oczywiście również euro, przyjmiemy wtedy euro, jeśli chodzi o następny punkt, przyjmiemy wtedy euro, kiedy to będzie korzystne dla polskiego interesu. Proszę Państwa, w skrócie moje hasła wyborcze. Teraz przedstawię moje hasła wyborcze. Tutaj, znaczy nie moje hasła wyborcze, tylko tutaj kolegów pomysły. Super pora, głosuję na doktora. Co tu jeszcze jest? Dobra sprawa, głosuję na Czesława. Doktor Hoc to pokora i moc. Super pora, głosuję na doktora. Także proszę Państwa, dziękuję bardzo. Króciutka konferencja. Jeśli Państwo macie pytania, bardzo proszę. Myślę, że treściwa, krótka, zwięzła, ale w lapidarnym ujęciu powiedziałem wszystko to, co jest istotne dla naszej ziemi zachodniopomorskiej, dla naszej małej, pięknej, urokliwej ojczyzny, jakim jest Kołobrzeg. I proszę Państwa, proszę pamiętać, że głosujemy na kandydata z Kołobrzegu. Nie ma tej hasła. Najważniejszego hasła nie ma. Głosujemy na kandydata z Kołobrzegu. To już jest dywersja, tak? Tak zwana. Wszyscy wiedzą o tym. Także, proszę Państwa, tylko tyle. Zachęcam do głosowania na drużynę Prawa i Sprawiedliwości na listę numer 4 i głosujemy na kandydata z Kołobrzegu.